World League of Players. Trzy, cztery, pięć świateł i światła zgasły i ruszyli do wyścigu. Już tam jakiś karambol z tyłu. Poleciała Alfa Tauri. Pitlonix, no naprawdę, no coś niesamowitego. Po prostu co się dzieje dzisiaj, ależ tam wyloty głęboko, poleciał Haas Nowisa chyba, rozwalona lotka, nie, cały, cudem naprawdę, no i Haas, i Dziadyga, i Kacper, no naprawdę spore zamieszanie. Wow, jak nam teraz wyfrunął Lille, ależ błąd. Kierowcy Mercedesa nie czekał oczywiście, nie zastanawiał się nawet sekundy. Patryk od razu postanowił zaatakować, wykorzystać ten błąd. No i teraz to on będzie tutaj próbował gonić Majka, który już, zobaczmy, cały czas tablica nam się świeci, że to właśnie Majk robi najszybsze okrążenie. Lil bok z Patrykiem, a nie do pierwszego zakrętu. Ale jest przed Patrykiem, Patryk odpływa. Pitlonix. Lil młody DNF. To co tu się dzisiaj dzieje? No nie rozgrzał chyba opon Lil młody, ale szpech tego kierowcy. Taka zagrywka strategiczna, naprawdę nieźle to wyglądało. Ale to jest już praktycznie, można powiedzieć, że zapomnienie. No i tak jak wspomniałeś. Kolejny kierowca wycofuje się z sesji. U sekundy już tylko za Bartkiem. Rzut flaga. Wirtualne są bezpieczeństwo. Co i gdzie się stało? El Michael bez skrzydła. Bartek zjeżdża do boksu, Lord zjeżdża do boksu. No i wystartowali. Już zaczął restart. Luk po wewnętrznej Rykowa. Chciał zakręt, później drugi, chciał zakręt. Bóle obok siebie. Uhuhu, ależ teraz wcisnął się Barnold. No naprawdę świetny manewr kierowcy, troszeczkę... O Jezus! O, myślałem, że to właśnie Barnold, a to SK911 jego Ferrari. Mieliśmy szansę oglądać w polocie, no ale naprawdę trzeba pochwalić kierowcę Red Bulla, który tutaj, no świetna walka, walczy teraz Jacob z Mike'iem. Oj, ciasno, ciasno. Razem przejechali przez tą szkanę. No, znany kierowca z agresywnej walki, El Michael, no ale jak widać tutaj próbuje gonić przód. Na razie Mike z Polski za Barnoldem, bardzo blisko, troszeczkę teraz błąd na wyjściu, zatrzęsło tym Mercedesem, ale i tak próbuje. O Jezus, ojej, Maria. Ależ błąd Majka! I DNF.
Wracam. Dobrze, Patryk tymczasem zabiera się za Bartka, ależ manewr tutaj wykonuje kierowca Williamsa. On dzisiaj naprawdę czuje w gazie, czuje ten wiatr. No i cóż, niedaleko naprawdę Lordzik, to jest 1.2 w tym momencie, więc to jest jeszcze perspektywa oczywiście dogonienia kierowcy Alpine, aczkolwiek widzimy, że Lordzik naprawdę też dzisiaj ma mocne tempo. No i z tyłu to już jest przepaść, aczkolwiek SK911 można powiedzieć, że delikatnie odrabia do Nowisa, który no dzisiaj jak teraz widzimy dokładnie z problemami. Bez jednej lotki. No czekamy na te wyścigi Hasa, kiedy zobaczymy punktację. No a tymczasem Luke no ma kolejną szansę i chyba teraz to wykorzysta. Zobaczmy. Jest przed Ferrari. Naprawdę tam trzeba już przez mocno uważać. Jakby się troszeczkę wkurzył Bartek, no postanowił, że nie może tak być długo. No i teraz Luke troszeczkę traci, zobaczmy, czy będzie w stanie na tym okrążeniu się odgryźć. No i oczywiście widzieliśmy, że ten DRS tutaj na tej Imoli, no szczególnie na tej prostej do T1 naprawdę robi sporą robotę. Lordzik już. Restart w wykonaniu Lordzika. No na razie świetnie sobie poradził Lordzik z tym startem. Bez zmian tutaj większe kłopoty po stronie Patryka, bo będzie musiał się teraz bronić przed Ferrarką Bartka, który jak widać na tych softach czuje się tutaj zdecydowanie pewnie. No cóż, wiemy dobrze, że to jest tor jak najbardziej przyzwyczajony mocno do tego czerwonego koloru. No i oczywiście pytanie, czy tą walkę zobaczymy. No na razie Lordzik po prostu jakby dostał jakieś turbo doładowanie, już praktycznie 1,5 sekundy. No a to jest przecież dopiero pierwsze okrążenie po restarcie. Naprawdę fantastyczne tempo tego kierowcy. Naprawdę no Patryk powinien tutaj zrobić wszystko co tylko w jego mocy, co tylko może, żeby utrzymać te 3 sekundy. No ale jak widać naprawdę tempo Lordzika ostro. Co prawda Patryk tutaj bardziej oszczędnie, jeżeli chodzi o jego baterię. No i nie zapominajmy o tym, co się dzieje tutaj. Bartek. I Patryk teraz będzie odpalał attack mode. Bartek 6 sekund. Oj. Nie wiesz, nie może być. 5 kierowców, proszę Państwa, zostaje nam na torze. Nie było chyba jeszcze takiego wyścigu w lidze World League of Players. I Lordzik zwycięża wyścig. Luke, druga pozycja. Patryk, trzecia. SK911, czwarta pozycja. I Jacob musiał się doturlać. World League of Players.